zabieram was w bardzo ciekawe miejsce. Nie będzie kopania, ale będzie za to sporo zwiedzania i bardzo ciekawych widoczków. Także zostańcie ze mną. Zamek w Odrzykoniu powstał w XIII wieku. Z inicjatywy Kazimierza Wielkiego warownia została wybudowana na skalistym cyplu. W początkowej fazie był to tylko zamek górny, który w późniejszym okresie rozrósł się znacznie. Chroniła ona szlaki handlowe, które przebiegały z Polski na Węgry i na odwrót. Zamek w Odrzykoniu od swojego wybudowania pełnił bardzo ważną rolę. Nigdy nie został zdobyty, aż do XVII wieku, kiedy to potop szwedzki zniszczył go. Kolejni właściciele, którzy przejmowali te dobra, niestety już nigdy nie odbudowali go, nie przywrócili do dawnej świetności. W chwili obecnej jest własnością Skarbu Państwa. Zamek od lat 90. znajduje się w dzierżawie, w rękach prywatnych. Właściciel stara się dbać o ten teren, co jest bardzo fajne. Mówię, zabytków niestety u nas niszczeje. Co zimy prowadzone są tutaj wykopaliska archeologiczne. Ciekawy jestem, czy wewnątrz będzie nam dane zobaczyć jakąś wystawę tego, co tutaj udało się znaleźć. Prawie 700 lat historii. Także znaleziska tutaj w okolicy mogą być naprawdę bardzo fajne. Zostańcie ze mną, zaraz widzimy się przy bramie. Mamy tutaj podejście pod zamek, a to jest panorama na cały zamek, łącznie z zamkiem górnym. Jak widzicie, zamek znajduje się na skalnym cyplu, na znacznej wysokości. Z tamtej strony znajduje się Krosno, z którego przebiegał dawny szlak handlowy na Węgry. Na dole mamy drogę dojazdową oraz drogę, która prowadziła na Podgrodzie. Jak widzicie, jest dosyć wysoko i stromo, dosyć wąskie gardło, co ułatwiało obronę i udniało podejście pod zamek. Parę ciekawostek w tym miejscu. Znajdujemy się na Podgrodziu. Miał kształt romboidalny. Tutaj znajdowały się najbardziej potrzebne rzeczy, czyli takie zaplecze logistyczne tego zamku. Zaraz wam przedstawię, jak ono wygląda. W tym momencie znajduje się tutaj kasa. Nade mną był na pewno jakiś punkt obserwacyjny, bo jest to też bardzo wysoki występ skalny, na który zaraz sobie wejdziemy. Coś o właścicielach tego zamku. Jak wam powiedziałem, pierwszym właścicielem i fundatorem tego zamku był Kazimierz Wielki. Po Kazimierzu Wielkim dobra te przeszły we władanie Kamienieckich. Był to jeden z bardziej znamienitszych rodów w Polsce. Ogólnie pierwszy hetman wielki koronny wywodził się z tego rodu. Następnie właścicielami byli Stadniccy oraz Fredrowie. Tutaj Aleksander hrabia Fredro umiejscowił historię zemsty. Był on jeszcze mniejszy od zamku niskiego. Mamy jakieś detale architektoniczne. Gzymsy.
niestety musiałem sobie założyć szmatkę dla pozoru. Za mną, w tym budynku odnowionym, znajduje się muzeum zamkowe. Chciałem wam je bardzo pokazać, ale niestety przez pseudopandemię jest zamknięte. A teraz przejdziemy sobie na Zamek Wysoki. Na Zamek Wysoki prowadzą dosyć strome schody. Jesteśmy już wyżej. Znajdujemy się pod Zamkiem Wysokim. Niestety, jak widzimy, wejścia nie ma. Szkoda, bo góruje on znacznie nad Zamkiem Średnim. Piękne, monumentalne i okazałe. No dobra, wracamy na Zamek Średni i idziemy na Blanki. Piękne widoki. Na dzisiaj to już wszystko. Cieszę się, że trafiliście ze mną w to miejsce. Zapraszam, przyjedźcie, zobaczcie je na własne oczy. A tymczasem żegnam się z wami. Do zobaczenia w następnym filmie. Nie zapomnijcie zasubskrybować mojego kanału oraz dać łapkę w górę. Motywuje mnie to do dalszej pracy. Cześć.